Hejka, kochani! Ostatnio na Instagramie dodałam naklejkę z pytaniami, w których zadawaliście mi pytanka do dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj nagrywam Q&A. Było tych pytanek naprawdę bardzo dużo i starałam się wybrać takie najciekawsze i żeby się też osoby jakoś bardzo nie powtarzały, no chyba, że jedna osoba dodała kilka ciekawych pytań, no to już musiałam dodać, ale starałam się powybierać, żeby się nie powtarzały i żeby były też ciekawsze. Także będę dzisiaj w trakcie dnia ogólnie nagrywać odpowiedzi, bo jedę teraz szybko do Soneta, polążuję go, nagramy z Martą parę TikToków chyba jeszcze. Pierwszym takim pytankiem na rozruch będzie psy, wysy, koty i ja wybieram koty. Ja jestem kociarzem, ja uwielbiam koty, kocham je, a za psami jakoś bardzo nie przypadam. W sensie, jak są słodkie, coś tam, to okej, fajnie, sobie pogłaszczę, jak jestem u kogoś u znajomych, ale jakoś bardzo chyba raczej bym nie chciała mieć, no chyba, że kiedyś w domu, żeby miał bronić dom, na ogrodzie sobie biegał, to tak, ale tak, żeby mieć teraz pieska, to nie, ale kotka to bym mogła mieć, tak. Ja kocham koty, one są przekochane, sama mam w rodzinnym domu teraz trzy koty, więc zdecydowanie koty. Ja już jestem w stajni i kolejnym pytaniem jest, dlaczego jeżdżę Soneta w Ostrogach. I tylko przypomnę, że jazda w Ostrogach, czyli to, że je mam na nodze, nie oznacza i nie równa się z tym, że je ciągle używam. A ogólnie to czasami siadam też bez, kiedy wiem, że na pewno się nie przydadzą, ale na przykład na skoki albo na mocniejszą pracę ujeżdżeniową się naprawdę przydają i są potrzebne. Czasami do Soneta, bo lepiej reaguje wtedy na moje sygnały i czasem potrzebuję mocniejszego impulsu. To wszystko zależy od konia, na przykład na innych koniach jak jeździłam, no to nigdy nie używałam sobie ostróg. Kolejne pytanie to, czy gdybym miała możliwość, czy bym wymieniła Sonecika na Arona? I ja odpowiadam, że nie, bo dla mnie Sonecik jest najlepszy. Nie wymienię go na innego konia, na żadnego, ani nie sprzedam go za żadne inne pieniądze. No, Aron tu przyszedł, nie wiem, czy obrażony, że go nie wybrałam, czy co. Ale nie, Sonecik, za bardzo go kocham, żeby w ogóle go sprzedać albo zamienić na kogoś innego, więc nie, nigdy w życiu. Kolejne pytanie to, jakie są przeze mnie najczęściej popełniane błędy podczas jazdy. No i ogólnie mam bardzo dużo błędów w postawie, w tym jak siedzę w siodle, czyli na przykład się garbię albo daję taką głowę w jedną stronę, bo mam skoliozę i przez to. Ale tak to czasami za mocno używam rękę, za dużo i powinnam trochę mniej. A tak to W sumie chyba najbardziej właśnie to z postawą moją i z za mocną ręką. Jaki raz jest Sonet? No to Sonet jest Wielkopolakiem z chyba 60 ileś tam procentami Fullbluta, ale nie mam pewności. Ale no Wielkopolak. Kolejne pytanie to, ile lat już jeżdżę konno i już 5 lat jeszcze. Jaka maść i rozkonie mi się podoba najbardziej? No to maść to zdecydowanie siwa. Bardzo chciałabym mieć siwego konia, chociaż wiem, że będę narzekać na czyszczenie, ale bardzo bym chciała. A rasa to w sumie nie mam jakiejś bardzo ulubionej takiej. Może ewentualnie lubię Zangerscheide i Hanowery, ale w sumie najważniejsze dla mnie jest to, żeby koń się nadawał do bokokowu, czyli by miał sporo też fullbluta w sobie. A więc dla mnie to w sumie nie ma różnicy, byleby się nadawał na bokokowu. Czy jeżdżę skoki, czy ujeżdżenie? No to zdecydowanie bokokowu jeżdżę. Chociaż ostatnio trochę się obijam, ale no wolałabym zostać przy bokokowu, a nie rozdzielać tej dyscypliny na skoki albo ujeżdżenie. Więc jeśli mam wybrać między jazdą ujeżdżeniową czy skokową, no to zdecydowanie skoki, nienawidzę ujeżdżenia. Ale tak to, jeśli dyscyplina, to BKKW. Jak zaczęła się moja przygoda z Sonetem, to było tak ogólnie, że jeździłam rekreacji i Sonecik był dzierżawiony do rekreacji właśnie, żeby chodził pod dziećmi. A jeździłam sobie na nim i bardzo go lubiłam, chociaż na początku niezbyt. No i dowiedziałam się, że jest na sprzedaż w dzień, kiedy mnie akurat nie było w stajni, a byłam w stajni codziennie od rana do wieczora i zrobiłam sobie dzień wolnego i się dowiedziałam, że Sonet jest na sprzedaż, więc szybko się zabrałam mamę i pojechaliśmy do stajni obgadać wszystko z trenerką, czy się zgadza i w ogóle, czy sobie poradzę, będąc właścicielem konia, no i sobie go stwierdziłam, że kupię. No i 3 dni później podpisałam umowę, więc tak się zaczęła moja przygoda z Sonetem, że po prostu jeździłam na nim w rekreacji i później go wykupiłam. Czy dzierżawiłam jakiegoś konia? To nie, nigdy w życiu nie dzierżawiłam żadnego konia. Sonet jest moim pierwszym koniem właśnie wykupionym
takim ogólnie na własność, nie? Którym się zajmuję. Nie miałam wcześniej żadnego innego dzierżawionego konia, ani Saneta nigdy nie dzierżawiłam wcześniej. Jak się poznałam z Martą, no to w sumie z Instagrama, bo widziałam, że nagrywa właśnie jakieś filmiki czy coś tam, że jest z Zielonej Góry, a szukałam właśnie stajni w okolicach Zielonej Góry i widziałam, że jest tylko Dżonków i chyba jeszcze jakaś jedna stajnia. No i chciałam się dowiedzieć, czy są jeszcze jakieś ogólnie rozwiązania albo inne stajnie ogólnie do wyboru. No i napisałam do niej, co polecam. No i w sumie poleciła mi Centaurus. A i w sumie tutaj mogę dopiąć to pytanie, czemu akurat Centaurus, no to Marta mi najbardziej polecała, właśnie opowiadała o różnych innych stajniach, no to mówiła, że właśnie Centaurus najlepszy, opowiedziała zalety, wady, wszystko. No i też trenerka, z którą teraz jeżdżę, to znałam ją wcześniej i właśnie z nią też rozmawiałam, to poleciła najbardziej w okolicy Centaurus, więc już nie strzelałam dżonków ani inne jakieś, bo po co ryzykować, jeśli wiem, że tutaj wszyscy polecają, więc wybrałam już Centaurus ostatecznie. Przyjechałam tutaj, popatrzyłam jak jest, porozmawiałam z właścicielem i zdecydowałam, że jednak tutaj zostanę. Czy chciałabym drugiego konia, to tak, zdecydowanie kupię sobie kiedyś drugiego konia, ale na pewno nie teraz, bo muszę się na razie dorobić, żeby utrzymywać cenę ta samej, a dopiero później już myśleć o kupnie konia, no bo zakup konia to nie jest tylko jednodniowy wydatek, jednorazowy, to nie jest wydanie iluś tam tysięcy na konia, tylko jeszcze weterynarze, pasze, boksy, wszystko, sprzęt, więc no to nie jest hop-siup takie łatwo, więc muszę na razie sobie przystopować z marzeniami co do nowego konia, drugiego, ale zdecydowanie będę chciała mieć jakiegoś źrebaczka. Czy ja mam chłopaka? To tak, mam chłopaka. Czy planuję w przyszłości drugi kanał? Sonet, planujesz? Nie, ja na razie nie planuję, ale zobaczymy, jak będzie, jak się w ogóle potoczy moje życie z tym kanałem, a co dopiero myślenie o drugim. Dopiero ten zaczęłam, więc jeszcze nie myślałam o jakimś innym. Na jakie studia zamierzam iść, no to idę na ekonomię w Zielonej Górze, bo jestem technikiem ekonomii, no bo na technikum ekonomiście, więc tylko to mi zostało w życiu, więc idę na ekonomię. Co ile Sanet ma Weta i Kowala, no to Kowal przyjeżdża do nas co 6 tygodni, a Wet, no to zależy co się dzieje, czy trzeba, czy nie trzeba, no wiadomo, szczepionki, zęby, to tak wiadomo, nie? Ale tak to, jeśli coś się dzieje, no to wzywamy Weta, a jeśli nic, no to po co? Wszystko jest okej, to niepotrzebny lekarz. Czy nagram odcinek, jak jadę na zawody? To tak, nagram, ale najpierw muszę pojechać na zawody. Ile wzrostu ma Sonet? No to jest kłąb, to jestem ja. Ja mam 167, a Sonet ma 165 mniej więcej, tak na oko, ale no ogólnie to 165. Pytacie, czemu zmieniłam stajnię na tą, co jestem teraz? No to musiałam zmienić, bo przeniosłam się do Zielonej Góry, przeprowadziłam się, więc musiałam też przynieść konia. No i wybrałam Centaurusa. Czy Sonet i Aaron są spokrewnieni, albo czy mają wspólnych dziadków, czy kogoś innego? No to nie, w ogóle nie są spokrewnieni. Gdzie i kiedy jadę na jakieś zawody, no to bardzo chciałam jechać do Strzygomia na Bokokabu w sierpniu, na początku sierpnia, ale niestety nie mam transportu, więc odpada. A tak to pewnie jak coś będzie tutaj w okolicy Zielonej Góry, no to pewnie się wybiorę. Póki nie mam swojego transportu, to ciężko, ale no bardzo chciałam jechać na Strzygom na Bokokabu, bo dawno nie jechałam Bokokabu i chciałam w końcu pojechać. Od którego roku życia chciałam mieć konia, no to ogólnie pewnie chciałam mieć konia, jak tylko zaczęłam jeździć, albo może po pół roku jazdy, jak stwierdziłam, że to jest to, co mi się podoba, ale wiem, że na pewno po roku jazdy mówiłam, że za rok kupię konia wszystkim, nawet nie wiedzą, że kupię konia i kupiłam konia za rok, czyli po dwóch latach jazdy, więc no sama sobie wymanifestowałam to. Czy zarabiam coś na byciu jeźdźcem konnym? To bardzo bym chciała, ale niestety nie. Czy Sonet miał kiedyś jakieś operacje? No to miał na pewno, bo miał zerwane kiedyś ścięgno, jeszcze przed tym jak był mój, więc no na pewno musiał mieć, bo z tego co wiem, to zerwane ścięgno to się leczy operacjami, więc operacją, no to miał operację kiedyś. Ile Sonet ma lat? Sonet ma 18 lat i jest już pełnoletni. Czy oglądam jakieś youtuberki i jakie? No to ogólnie mi jest ciężko powiedzieć, bo ja rzadko kiedy odpalam YouTube'a, tak żeby coś obejrzeć, bardziej słucham muzykę na YouTubie, bo częściej oglądam jakieś filmy, seriale na Disneyu czy tam na Netflixie, ale jeśli chodzi o youtuberów, no to na pewno lubię obejrzeć sobie Buddę albo chłopaków z WK Dzik, a youtuberki, no to
Ostatnio sobie odkryłam Julkę Żugaj i w sumie fajnie, no to chyba mogę ją powiedzieć. Jeśli chodzi o końskie youtuberki, no to nie mam jakiejś takiej, co cały czas oglądam czy coś takiego, bo po prostu jak mi się coś wyświetli ciekawego i stwierdzę, że chcę obejrzeć, no to obejrzę, a jak nie, to nie muszę, no to końskich nie, ale tak to jeśli youtuberki, no to Julka Żugaj, a youtuberzy to właśnie Budda i chłopaki z WKDzik. No i ostatnie pytanie, to jaka jest moja wymarzona współpraca i czy planuję swój własny produkt? No to jeśli chodzi o współpracę, to nie mam jakiejś chyba na razie wymarzonej. Na pewno to by była jakaś topowa marka, o ile ma być wymarzona. Jakiś Eskadron, Piker albo Lemieux, czy może jakieś inne. Nie wpada mi na razie nic do głowy takiego, ale te trzy na pewno bym nie pogardziła współpracą z tymi firmami. Ale jeśli chodzi o produkt, to na razie nie myślałam o tym, bo dopiero zaczynam w sumie działalność na YouTubie, więc nie rozmyślałam nad tym, ale w sumie może kiedyś jakieś smaczki czy coś, to w sumie można by było zrobić jakąś taką, jakiś taki właśnie własny właśnie produkt. To by było w sumie ciekawe. Na tym już będzie koniec naszego dzisiejszego Q&A. Dajcie znać, czy wam się podobało w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i zaobserwujcie oczywiście i wpadajcie na naszego Instagrama i TikToka, bo ostatnio sporo TikToków też powpadało, a na Instagramie jestem często aktywna. Buźka, pa!